8 stycznia 2018 rok. Witam wszystkich serdecznie. Denica jak zwykle u mnie jest osiatkowana. Tym razem zrobiłem denicę tu krótszą z takim wycięciem na mostek, na wylotkę. I tak ona u mnie wygląda. Pierwszy element jest bez tylnej beleczki. Pokażę jak wygląda bez beleczki. Zaimpregnowany od wewnątrz pokostem. No i od wewnątrz i tu pokostem. Na szufladę miejsce, tak wygląda dolny element. Później je wiadomo skręcimy, to będzie ta część nie będzie ruchoma. Wielu lat robię takie dennice, to znaczy takie. Tą część robiłem 3 cm beleczkę, a tą robiłem 6 cm beleczkę. Dlaczego? Dlatego, że tu ten wymiar robiłem do dolnej części, do końca ramki, tak żeby miał 6,5 cm. Ale gdzieś tak od kilku już ładnych lat stwierdziłem, że ta wysokość od górnej beleczki nie zawsze jest potrzebna. Ona jest potrzebna przy karmieniu, jak już zdejmujemy korpusy i zaczynamy karmić. Wtedy jest te 6,5 cm ważne, żeby ten kłąb nie wychodził nam poza ul, tylko uwiązał się właśnie w tym miejscu. A później co robię? Robię później, teraz właśnie dorabiam do tych denic nowych, robię sobie takie pierścienie, też 3x3, zwykła tam beleczka, którą tu sobie stawiam, albo na kołki, w środeczku robię kołki, ale ja tam na jeden, po jednym wkręcie bachnę sobie i już jest sprawa też załatwiona, nie potrzeba nic innego. To mi służy do czego? Do jeszcze, to jest pierwsza rzecz, o podwyższenie tej dennicy do tych 6,5 cm, jak postawimy korpus. Nie mam korpusa dużego, to mam, jak postawimy mały. Kształt nowego gabinetu premiera, który to już potwierdzony, ma być zaprzysiężony za 22 godziny. Zimą wielkimi susami idzie, do superowskie deski, artykaski, buty. Mały korpus. To będziemy mieli już te 6,5 cm, jakbyśmy postawili oczywiście duży, nie? No, czy duży, czy mały, to tu mamy 6,5 cm do dolnej beleczki ramki. Dlaczego mówię, że on mi będzie służył ten pierścień do innych spraw jeszcze? Bo co ja robię jeszcze? Latem, no nie we wszystkich, ale powiedzmy mam takie pasieki, gdzie chcę pozyskiwać pyłek, więc rocznika 2017 oraz całkowity koszt leasingu 100%. Odwiedź salon Mercedes daje już dzisiaj. Tylko że mniejszą kratę, ta jest troszeczkę inna. Wkładam po prostu tu takie 3 kraty, zostawiając z tyłu na wejście na trudnie, na wyjście matki. I dodatkowo tam pod spód oczywiście muszę dorobić wtedy taką szufladę też z siatką, która mi wejdzie w ten frez, która mi wejdzie w ten frez tutaj, dlatego go robię z szóstki frezem. Zasuwam, ona wtedy wystaje mi troszeczkę dalej, głębszą. Tą siatkę nabijam, tu robię moskitierką. Co robię dalej? Tą szufladę robię zawsze o jedną więcej tam, jedną. No dla ula każdego staram się robić po 2 takie szuflady. Bo po prostu ten pyłek wrzucam na górę na ul. Jak nie mam go jak zabrać od razu, to on istnieje. Do czego mi jeszcze to służy? To znaczy mi to nie bardzo to służy, bo ja tego nie robię. Właściciel salonów meblowych oferujących rabaty do 50% na wybrane produkty. Ale są rodziny pszczele, które sobie wybieram.
też niekiedy robiłem, co prawda dwa lata nie robiłem, ale wpadłem na to, że mogę sobie jeszcze zrobić coś takiego. Na pineski przypiąć taką kratę odgrodową, najzwyklejszą. I w tej kracie, najzwyczajniej w świecie, mogę zrobić sobie kamerę. Czyli u mnie jak gdyby ma to trzy już zastosowania. Jak mówiłem, kamerboardu nie robię, ale może się czasami to przydać, także mogę szybko to sobie, dwie osoby, jedna osoba mi zdejmie, podniesie ul wkrętarką, pyk, pyk, dwa wkręty odkręcam i już mam postawiony candyboard. Robię to wszystko na równi, wiadomo, z bręgami, czyli później czy dach, czy powałka mi bardzo ładnie leżała. Powałki co prawda robię płyty OSB. Uważam, że jest to najlepszy materiał, bo można robić ze sklejki, ale sklejka po postawieniu, tak jak ja karmię, niekiedy stawiając wiadro, nawet te bardzo duże, z Ingertem potrafi się wygiąć. To by było tyle na temat mojej dennicy, jaką robię i z tym pierścieniem, z jego zastosowaniami. Oczywiście można tam też nafryzować otworek. Z naszych informacji wynika, że 4 bodajże milimetry. Po prostu te kratki wsuwać do poławiania pyłku, też będzie to bardzo dobrze. Także uparcie robię dennice osiatkowane, robię je od, no jak kiedyś podejrzałem, w piętrzech 90 chyba pierwszy albo drugi rok. Od tamtej pory robię zawsze je przeważnie wysokie. No już od 2 lat robię sobie dennice takie właśnie 3 cm z takim dodatkowym pierścieniem. Tak, żeby mieć tą regulację jeszcze. No tu niektórzy mówią, że jest to poduszka powietrzna, to żadna poduszka powietrzna nie jest, ani nic z tych rzeczy. Jest to po prostu takie oddalenie według mnie, które mi pozwala na to. Robię, będę robił dennice osiatkowane, czy jest to ul drewniany, czy jednościenny, czy grubościenny. W roku 2011 według śledczych miało to być 326 normalny ul. A w picie z 2012 robię dennice zawsze osiatkowaną. Od tamtej pory, jak robię, nie mam żadnych kłopotów z pszczołami, jest wszystko bardzo dobrze. Nie będę tu żadnych ogródków warzywnych czy innych zakładał dla pszczół, po prostu robię. Zresztą każdy sobie, nie? Mam też ule na pełnej dennicy, też nie jest źle. Na razie nie chce komentować tej sprawy, jak poinformowała jego rzecznik. Zwłaszcza do uli styrodurowych, to bym polecał jednak robić takie dennice. Dziękuję za uwagę.